Chcę powiedzieć trochę o poczuciu wartości, o poczuciu własnej wartości. Na czym ono jest tak naprawdę zbudowane i czym ono jest dla danego człowieka jako jednostki na poziomie świadomym i na poziomie podświadomym. Ponieważ to są zupełnie różne przestrzenie i one mogą bardzo mocno przekładać się na nasze życie. Ostatnio czytam książkę pod tytułem Chłopki. Jest to książka oparta o czasy międzywojenne. Przede wszystkim naszych babek, prababek, szczególnie tych pochodzących z obszarów wiejskich. Ich życia i tego, ile one były warte jako młode dziewczyny. Na czym polegało określenie ich wartości? Dlaczego odnoszę się do tego? Ponieważ spróbujcie sobie przypomnieć rozmowy w waszych domach rodzinnych. Jak one wyglądały? Spróbujcie sobie przypomnieć, w jaki sposób oceniano czyjąś wartość. Bo oceniano ją zawsze. Kiedy ty, jako młoda kobieta czy młoda dziewczyna, przyprowadzałaś do domu chłopaka, narzeczonego może, przyszłego narzeczonego, przyszłego męża, jakie były pierwsze pytania twoich rodziców? Czy tymi pytaniami było to, kim on jest naprawdę? Jakie ma cechy charakteru? Czy kocha ciebie? Czy szanuje? Czy też może pierwszymi pytaniami były, kim są jego rodzice? Co robi jego matka, jego ojciec? Czym się zajmują? Czym on się zajmuje? Jakie ma stanowisko? Czy mają własny dom? Czy on ma własny dom? Czy ma własny samochód? I tak dalej, i tak dalej. Nasza wartość nie jest określana przez naszą świadomość. Czasem zadając pytania, dostaję bardzo szybkie odpowiedzi na nie. Pytania, które zadaję, czasem zadaję na swojej stronie prywatnej na Facebooku. Czasem zadaję je wśród znajomych, przyjaciół, rodziny. Czasem zadaję je dla swoich klientów na sesjach. Im szybsza przychodzi odpowiedź, kiedy jesteśmy w pełni obudzeni, co mam na myśli tutaj, mówiąc, kiedy nasz umysł, nasz mózg jest w przestrzeni fal beta, ta odpowiedź zawsze jest z poziomu świadomego. Świadomego, ale nie przebudzonego. Przebudzonego duchowo, przebudzonego spirytualnie. Jaka jest w tym różnica? Kiedy ktoś mi mówi, że jest wart wszystkiego, co najlepsze. Kiedy ktoś odpowiada na moje pytanie, ile jesteś wart, że jest bezcenny. Albo kiedy ktoś mi mówi, nie ma takiej kwoty, która określiłaby moją wartość, ponieważ jestem tak wart, tak dużo wart. Wówczas zadaję tej osobie kolejne i kolejne pytania. Jeśli tak bardzo siebie cenisz, jeśli jesteś tak dużo wart, to dlaczego siebie nie kochasz? Dlaczego traktujesz siebie w ten sposób? Dlaczego w sytuacjach, które są trudne, w których popełniasz błąd, albo potykasz się, albo upadasz, dlaczego siebie oceniasz? Skoro jesteś tak wiele wart lub jesteś bezcenny wręcz, dlaczego o siebie nie dbasz? Od rana do wieczora. Wyobraźmy sobie małe porównanie nas, gdzie mówimy o sobie, że jesteśmy bezcenni, versus jakieś dzieło sztuki, które też jest bezcenne. I wyobraźcie sobie, jaka jest różnica, kiedy ktoś podchodzi i dotyka to bezcenne dzieło sztuki, gdzie dotyk ludzkiej dłoni może uszkodzić je. A jaka jest nasza reakcja, kiedy ktoś, kogo nie chcemy, by nas dotknął, dotyka nas? Jak często naginamy swoje granice? Jak często przymykamy oko na coś?
O tym, ile jesteś wart lub ile jesteś warta, dowiesz się dopiero wtedy, kiedy połączysz się ze swoją podświadomością. Kiedy zapytasz się swojego wewnętrznego dziecka, tej małej dziewczynki lub tego małego chłopca, jak myślisz, ile jesteś warta? Jak myślisz, na co zasługujesz? Jakie jest twoje odczucie? Wtedy przyjdzie odpowiedź. Odpowiedź jest zawsze ukryta w tym, co to małe wewnętrzne dziecko myśli na temat zasługiwania na mamy miłość. Czy ono myśli, że zasługuje na mamy miłość? Czy ono uważa, że jest wartościowe, ważne, godne uwagi? Niedawno miałam rozmowę z bardzo bliską mi osobą, z moim bliskim przyjacielem. Rozmawialiśmy o naszych rodzinach, o takim podejściu pokoleniowym do tego, kiedy się mówi o drugim człowieku, że jest ustawiony. Doszliśmy oboje do wniosku, że jeżeli ktoś nie ma domu i pełnej rodziny w postaci męża lub żony i dzieci, i tutaj pełnej rodziny mam na myśli małżeństwa, zawartego małżeństwa, to dla wielu rodzin taka osoba jest nieustawiona życiowo. Człowiek ustawiony życiowo wciąż dla ogromnej ilości osób to człowiek, który ma żonę lub męża. Mam to na myśli, mówiąc człowiek, mam to na myśli kobietę lub mężczyznę. Czyli to ktoś, kto ma męża lub żonę, ma dzieci i ma dom. Nieważne, czy ten dom jest w kredycie. Nieważne, czy długi za ten dom są gigantyczne i raty kredytu są gigantyczne. Ważne, że jest dom. A jeśli do tego dojdzie stanowisko, szczególnie urzędowe stanowisko, wtedy ta osoba zyskuje jeszcze bardziej na wartości. I to jest osoba, która jest ustawiona życiowo. To jest osoba, której wartość jest wysoka, wartość w oczach innych. I jeszcze raz odniosę się do tego, co jest w tobie, głęboko w tobie, w twojej podświadomości. Do tego, co ty głęboko o sobie czujesz. Ponieważ to podświadomość określa nasze życie, nadaje kierunek naszemu życiu. I poczucie twojej wartości nie jest poczuciem tym, które masz w świadomym umyśle, tylko to jest to, co jest ukryte w twojej podświadomości. Tam głęboko, głęboko w tobie. To są wszystkie doświadczenia, wszystkie rodzinne rozmowy, przekazy, przykłady, podczas których uczestniczyłeś lub uczestniczyłaś, kiedy mówiono, że o, ta osoba się dorobiła, ta rodzina ma dom, więc są bogatsi albo ustawieni. I słowo ustawieni z dużym naciskiem, z taką dumą. Kim jest dana rodzina, skąd ona pochodzi, kim są rodzice danego mężczyzny albo danej kobiety, co sobą reprezentują, czy ci rodzice są małżeństwem, czy są rozwiedzeni. Zobaczcie, ile rzeczy wpływa na określanie wartości człowieka, na określenie tego, ile ktoś jest wart. W żadnym z tych określeń nie ma niczego, co dotyczy naszego wnętrza. To jest to, co jest w nas. I my nieświadomie ustawiamy swoje życie pod to. Dążymy do tego. Tu w miejscu, w którym mieszkam, jest taki trend, że każdy dąży do tego, by mieć swój kredyt hipoteczny. To jest zabawne, kiedy obserwuję ludzi, którzy za wszelką cenę
dążył do tego, by kupić ten swój dom lub to swoje mieszkanie i mieć w końcu ten kredyt hipoteczny. Nie patrzą na to, jaki jest rynek finansowy, jaka jest gospodarka, nie patrzą na to, że ceny nieruchomości właśnie osiągają najwyższe poziomy. To nie ma dla nich znaczenia. Liczy się to, żeby mieć ten kredyt hipoteczny na siebie, tak jakby to był ich największy cel. I takich osób jest ogrom. Bo człowiek, który nie ma na siebie domu, nie jest nic wart. Jak nie masz samochodu i nie masz domu, nie jesteś nic wart. Jak masz samochód i dom i do tego jeszcze dochodzi odpowiednie stanowisko, wtedy jesteś kimś. Spróbujcie przyjrzeć się temu, jak to jest u was. Spróbujcie się przyjrzeć temu, czego wy doświadczyliście i co mówiono u was w domach rodzinnych, kiedy byliście mali, bo to jest to, czym nasiąkliście, to jest to, co zbudowało wasze poczucie własnej wartości. Zmiana nie zadzieje się tylko dlatego, że powiesz sobie, o, jestem wart wszystkiego. Zmiana nie nastąpi tylko dlatego, że powiesz, jestem warta wszystkiego i zasługuję na wszystko, co najlepsze. To bzdura. Wyssana z palca bzdura. Żeby zmiana nastąpiła, musisz się spotkać ze sobą samą na poziomie, na którym nastąpiła implementacja danego przekonania i zmienić to przekonanie. I jest tu kilka etapów. Pierwszym jest to, żeby zobaczyć tą prawdziwą siebie. Być może tą, której widzieć nie chcesz. Niektórzy mówią o tym, że jest to integracja cienia. Niektórzy mówią i nazywają to skrzywdzonym wewnętrznym dzieckiem, utuleniem skrzywdzonego wewnętrznego dziecka. Jeszcze inni nazywają to uzdrawianiem przeszłości. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jakiej techniki czy narzędzia użyjesz. Ważne jest to, byś wiedziała, że jest kilka etapów tego procesu. Pierwszym jest rzeczywiście to spotkanie się ze sobą. Spotkanie się ze sobą, czyli tak zwane uświadomienie sobie. Mocne, głębokie uświadomienie sobie tego, gdzie jesteś ze sobą. Przyznanie się sam przed sobą, sama przed sobą, co o sobie myślisz. Zobaczenie tego. A potem utulenie. Utulenie samego siebie, samej siebie. Że byłeś też tą osobą po dany moment, która była sprawcą. Sam siebie besztając, sama siebie oceniając. Następnym, kolejnym etapem jest pewien pomost, czyli akceptacja tego, że tak jest, jak jest. Ale akceptacja nie na zasadzie godzę się na to, iż będzie tak do końca życia. Tylko akceptacja na zasadzie przyjęcia do siebie tego, co się zadziało. I że tak jak się zadziało, tak się zadziało. Nie przebywanie w przestrzeni tego, co było i szukanie winnych i ofiar i tego, co kto ci zrobił i że gdyby nie oni, to w twoje życie byłoby inne. To nigdy nie jest kierunek, który daje jakiekolwiek rozwiązanie. Zresztą książka, o której wspominam, Chłopki. Książka, która pokazuje zaledwie dwa pokolenia wstecz. Na czym wyrośliśmy? Kim były nasze prababki? Kim były nasze babki? Prababka, babka, potem nasza matka, która po kolei, te trzy pokolenia, które przekazywały nam to, co w sobie niosły. To nie umknęło, to nie uciekło. Wiele z nas pochodzi z rodów, chłopskich rodów, gdzie była bieda, gdzie był głód, gdzie było cierpienie, gdzie były choroby, gdzie była przemoc, gdzie była walka o przetrwanie. Ale to, co jest najbardziej dotkliwe, szczególnie dla kobiet, to to, że te trzy pokolenia, zaledwie tylko trzy pokolenia, każde z tych pokoleń określało wartość kobiety bardzo, bardzo nisko. Jeśli nie można było cię do czegoś użyć, to oznaczało, że jesteś bezużyteczna, czyli bez wartości. Poziom użycia i wykorzystania określał, jaka jest twoja wartość.
Szczególnie te z Was, które doświadczyłyście kiedykolwiek w życiu wykorzystywania seksualnego lub molestowania seksualnego w dzieciństwie, ten rys wrył się w Wasze życie i w Waszą drogę, określając Waszą wartość. Tu jest niesamowicie mocno zarysowany ten charakter, gdzie Twoja wartość jest stricte oparta o to, jak bardzo można Cię wykorzystać. I Ty w to uwierzyłaś, ponieważ najczęściej do wykorzystywania seksualnego lub molestowania seksualnego dochodzi w czasie dzieciństwa, czyli wtedy, kiedy nasza podświadomość jest plastyczna i to wszystko się formuje. I dziewczynka przyjmuje do siebie, to jest jedyna moja wartość, bycie użytą. Trzy pokolenia wstecz. Kobiety, jeśli nie mogły być użyte do czegoś, nie miały żadnej wartości. I na tym wyrosły babki, prababki, nasze matki, wiele, wiele kobiet. Wierząc w to, przechodziło to z pokolenia na pokolenie, linią rodu, energetyczną linią rodu. Myślisz naprawdę, że wystarczy usiąść i powiedzieć sobie, jestem warta wszystkiego, żeby wszystko się zmieniło? Gdyby to była prawda, każda osoba, która to mówi, na pstryknięcie palcem zmieniałaby swoje życie. Jeszcze raz odniosę się do tego. Jeśli chcesz dać odpowiedź, ile jesteś warta, szybką odpowiedź, to zatrzymaj się. Nawet jeśli tą odpowiedź dasz i powiesz, jestem warta wszystkiego, to dlaczego nie masz wszystkiego? Jeśli jesteś bezcenna, to dlaczego nie dbasz o siebie, jak o najbardziej bezcenny dar, jaki istnieje? Dlaczego nie dbasz o siebie jak o diament, niezwykle cenny, unikatowy diament? Dlaczego pozwalasz, by cię dotykano wtedy, kiedy nie chcesz, by cię dotykano? Dlaczego pozwalasz, by przekraczano twoje granice wtedy, kiedy czujesz wewnętrznie nie? Dlaczego się zmuszasz do czegoś? Dlaczego karmisz się jedzeniem, które nie jest dla ciebie dobre? Dlaczego nie dbasz i nie opiekujesz się sobą jak rzeczywiście unikatowym cudem? Jestem zmęczona tymi wszystkimi hasłami rozwojowymi, tą paplaniną, która jest wpajana każdemu wszędzie. Wszyscy się tego uczymy, wszyscy to sobie wpajamy do głowy i jak ktoś nas o coś pyta, wylatuje szybciutko z naszej głowy odpowiedź. Nawet się nad tym nie zastanawiamy. Jeśli się nad tym nie zastanowimy, nie zatrzymamy, nie damy uważności, jak może nastąpić zmiana? Tu potrzeba szczerości samemu ze sobą. Twojego życia nikt nie zmieni. Jeśli chcesz, możesz mówić, co chcesz, ale rzeczywistość pokazuje, jaka jest prawda. Momenty, w których masz gorsze dni, chwile, w których coś ci się nie udaje. Dni, w których wszystko się wali i masz wrażenie, że wręcz twoje życie idzie ku ruinie. To są te chwile, które pokazują, kim jesteś dla siebie we własnych oczach. Momenty, kiedy ktoś cię o coś oskarża lub mówi do ciebie rzeczy, które nie są ani miłe, ani przyjemne. To, jak ty na to reagujesz. To, co ty ze sobą robisz, kiedy przekraczane są granice, kiedy ktoś cię do czegoś namawia, kiedy twój partner, mąż mówi, że ma ochotę na seks, a ty wewnętrznie masz odpowiedź na nie, ale dla świętego spokoju to zrobisz. Kiedy idziesz do pracy i ktoś nagina twój czas i twoje kompetencje, używa cię i wykorzystuje, a ty się na to zgadzasz, bo się boisz konsekwencji. Gdzie tu jest to poczucie wartości? Te momenty, szczególnie momenty, kiedy zasiadasz przy stole rodzinnym, to jak ty się czujesz wśród wszystkich tam, szczególnie tych tak zwanych ustawionych życiowo, jak się tam czujesz? Czy się porównujesz do nich? My możemy
używać ogromnej ilości energii i mówić: nie, ja się do nich nie porównuję, nie, ja wiem, że jestem warta, ja wiem, kim jestem, wiem, ile jestem warta. Czy na pewno? Czy też jest to może jedna wielka maska, którą zakładasz i używasz ogromnej ilości energii i siły, by nie pozwolić sobie na to, co jest schowane pod spodem, na poczucie, że może jednak nie, że może jednak inaczej myślisz o sobie, że gdzieś może wewnętrznie chciałabyś tak jak oni być ustawiona. A może nie tyle chodzi o ustawienie, ile o to, jak ci, którzy są dla ciebie ważni, patrzą na tych ustawionych. I tak to zostawię. Cudowności, kochani.